Danielkę powitam serdecznie. Piąty już odcinek serii kupują kryptowaluty i przechodzimy zaraz do odcinka, ale zanim zaczniemy oczywiście, proszę cię o subskrypcję, jeżeli ten temat już Ci się podoba i ta seria już Ci się podoba oraz łapkę dla zasięgów, a my lecimy już z kolejnymi zakupami. Na samym początku, szybciutkie przypomnienie akcji Kupuję kryptowaluty. Przypomnę też, że na kanale jest tożsama seria Kupuję akcje. Ale na samym początku, przypomnienie wszystkich tutaj głównych zasad, którymi posiłkujemy się każdego miesiąca, bo każdego miesiąca o określonej porze. To jest gdzieś połowa końcówka miesiąca, to też różnie wypada. Kupujemy sobie za określoną kwotę kryptowaluty. Oczywiście używamy giełdy bynasgiełda.com, do której cię serdecznie zachęcam do korzystania jako największej, najbezpieczniejszej giełdy świata. Link w opisie. Tam przechowujemy też krótkoterminowo kryptowaluty. Całe portfolio będziemy prowadzili na portalu Cointracking, też masz link w opisie. Ja zaraz updateuję. W statystyki. Kupujemy metodą DCA, czyli raz w miesiącu, tak jak wspomniałem, za stałą określoną kwotę. Staram się kupować też na dołkach, ponieważ praktycznie codziennie śledzę ten rynek, albo każdego tygodnia śledzę ten rynek, więc nie jest to dla mnie problemem, żeby czasami przyspieszyć albo opóźnić zakupy. Staram się kupować ciekawe kryptowaluty, na ten moment była to dopiero jedna, natomiast jedna, kilka miesięcy już mamy, ale jedna cały czas ta sama kryptowaluta. Postaramy się wykorzystywać staking, jeżeli będzie to tylko możliwe, czyli przechowywać określone kryptowaluty na portfelach bądź giełdzie, tak żeby pomnażały się nam same. Oczywiście od czasu do czasu przelewamy wszystko na portfel sprzętowy lub programowy, aby po prostu uciec z giełdy dla bezpieczeństwa i zaoszczędzić troszkę na fit transakcyjnym. Cała seria sprowadzana na YouTubie, dodatkowo update'uję na Twitterze oraz na mojej grupie telegramowej kryptoruchy.pl. W komentarzach oczywiście możesz zostawiać swoje komentarze na dole, i ja będę starał się robić taki QA od czasu do czasu, jeżeli zbierze się taka liczba określona komentarzy. Postaramy się też cały czas można Powiedzieć, dodawać nowe rzeczy do serii. O no, ile będzie taka możliwość, będzie taka sposobność. W przyszłości będą także prawdopodobnie nagrody i konkursy rzeczowe. O, tutaj że jest błąd. Zapraszam także do serii. Kupuję akcje na moim kanale. Jeżeli chcesz, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wpadniesz. W tym miesiącu, 20 września, kupiliśmy po raz kolejny bitcoina. Cena jest bardzo dobra, ponieważ spadliśmy pierwszy raz w tym serii poniżej 20 tysięcy dolarów, czyli poniżej poprzedniego ATH poprzedniej hossy, więc za 400 zł kupione zostały 4000 tysięczne... I dwa po przecinku, tam dalej bitcoina, więc razem wydaliśmy już 2000 zł i mamy prawie 200 bitcoina. No grosz do grosza, jak to mówią, zbieramy troszeczkę tego bitcoina. Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch, będę chciał później część sobie wypłacić, a część sobie oczywiście to jest projekt długoterminowy, nawet bardzo długoterminowy, ale będę chciał sobie część wypłacić, a część zamienić na altcoiny, dlatego warto śledzić ten, tę serię, ponieważ tu będą też ciekawe altcoiny się pojawiały. No i przechodzimy. Do Cointrackingu, gdzie uzupełnimy nasz portfel. Tutaj sobie wprowadzamy Overview Manual Import, dobrze mówię. Tak, klikamy sobie w new, więc trade był 20, z tego co tam jeszcze pamiętam. Kupiliśmy sobie Bitcoina, czyli mamy BTC. Dokładnie sobie przekopiujemy wartość, żeby mieć. Dokładnie taką ilość jak ma być za 400 zł na giełdzie Binance. Ok, tak nam to tutaj wygląda. Sprawdźmy sobie teraz dashboard. Mamy total value 1800, ale tu jeszcze przekalkulujemy, czyli delikatny minus, ale niewielki. Tak jak tutaj 2033 zł, wydane tutaj mamy. Tą informację 1800 na dzisiaj jest to warte, więc 224 zł do tyłu. 5 tradeów, Aktualna cena bitcoina 19,209, jeszcze mniej, czyli spadniemy za chwilę prawdopodobnie poniżej 90 tysięcy złotych. No tego dawno nie było. Wszystko znajduje się na giełdzie Binance. Ja oczywiście wypłacam regularnie. No i tyle. Cointrends. Możemy tu jeszcze sprawdzić dodatkowe statystyki, które może będą ciekawe, może nie. Bitcoin, Ethereum, Tether i tak dalej. No trend przez ostatnie 30 dni jest taki sobie powiedziałbym. Raczej jest minusowy niż plusowy. No ale tak to czasami bywa. Ze względu na to, że jesteśmy w bezsie, Dlatego zacząłem ten projekt prowadzić. I to by też polecam zarówno z giełdy Binance, giełda.com korzystać, jak i z coin trackingu. Wszystkie linki w opisie. Ja myślę, że to się bardzo opłaci, ale żebyś o tym wiedział, musisz subskrybować kanał, ob oglądać pozostałe filmy na moim kanale, żeby wiedzieć więcej na temat kryptowalut. No i widzimy się w następnych filmach. Cześć!